Teraz historia jak z mocnego kryminału, tyle że oparta na faktach i opowiedziana na nowo dzięki funkcjonariuszom z Archiwum X. Zaczyna się 40 lat temu, dziś ma finał w sądzie, a po drodze są dwa zabójstwa, usiłowanie trzeciego i stróż prawa w roli oskarżonego. Jarosław Kostkowski. To były zbrodnie w malowniczej scenerii Bieszczad. Ma za nimi stać były milicjant, a potem policjant. Dowodził komisariat MMO, był naczelnikiem prewencji drogówki. Według prokuratury Tadeusz P. karierę połączył z pozbywaniem się osób, które mogły mu zaszkodzić. Jedną z jego ofiar ma być dziennikarz Marek Pomykała, którego ciała do tej pory nie odnaleziono. Teraz 65-latek jest oskarżony o dwa zabójstwa i usiłowanie trzeciego. Na ławę oskarżonych zaprowadziła go determinacja ojca dziennikarza. Pisałem nawet do zabójcy list, ale powiedział, że on z tym nie ma nic wspólnego. Zaczęło się od drogowego wypadku prawie 40 lat temu. Jadąc po pijanemu z szefem miejscowego SB, Tadeusz P. miał zabić pieszego. Wtedy zaczęto zacierać ślady i mataczyć. Miesiąc później zginęła pierwsza ofiara, milicjant, który o wszystkim wiedział. Wykorzystując stan nietrzeźwości pokrzywdzonego, zepchnął go do jeziora Solińskiego. W 97 roku Tadeusz P. miał zabić drugi raz, by dziennikarz go nie zdemaskował. On myślał, że pisanie prawdy to jest święta rzecz. Pozbawił życia Marka Pomykałę, będącego dziennikarzem przygotowującym do publikacji materiały w sprawie tego wypadku komunikacyjnego w ten sposób, że pod pozorem udzielenia mu wywiadu o okolicznościach wypadku podstępnie zwabił pokrzywdzonego. Policjant miał go udusić. Przyznał się też byłej żonie, że na sumieniu ma więcej ofiar. Powiedział, że nie dwie, a trzy, że trzecią zakopał, ale tak jak mówię, to było pod wpływem alkoholu. Później próbował żonę otruć. W jego komputerze znaleziono pliki z nazwiskami ofiar. Oskarżony pisał też książkę. Chcę pokazać, mówi, jak się robi w konia prokuraturę i sądy w Polsce. Dzięki pracy funkcjonariuszy Archiwum X po 40 latach przerwano zmowę milczenia. Jak ktoś, w cudzysłowie kolekwialnie mówiąc, puści parę z gęby, to będzie wiadomo, kto to był. I tak też tutaj było. Ci ludzie się po prostu bali. Ciągle przeżywamy. Pan Kazimierz chce, by zabójca zdradził miejsce ukrycia ciała jego syna. Ciągle czeka. 27 lat. Ale myślę, że sprawiedliwość w końcu będzie. Jarosław Kostkowski. Fakty.